Nazywam się Kuba Pieczka, jestem instruktorem teatralnym i prezesem Stowarzyszenia Taketam imienia artystów Międzywojnia. Od 15 lat aktywnie działam w kulturze tego miasta. Bardzo fajną imprezą, którą w moim sercu gdzieś tam sobie uchowałem, to jest Pszczyński Weekend Kryminalny, który wrócił w tym roku po kilku latach nieobecności z premierą spektaklu plenerowego wzdłuż ulicy Piastowskiej, Morderstwo w Orient Expressie. W tym roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Fara w Chorzowie otrzymałem nagrodę specjalną. Jako prezes Stowarzyszenia Taketam zwracam uwagę na to, żeby szkolić młodych ludzi, żeby młodym ludziom pokazywać, że kultura jest istotna i że teatr jest takim bardzo otwartym i miłym miejscem, w którym można się rozwijać, w którym można wyrazić siebie. W tym roku stowarzyszenie obchodziło jubileusz dziesięciolecia. Podczas tego dziesięciolecia wystawiłem swój monodram o Robinie Williamsie i o depresji, z którą się ten aktor zmagał. Było to w moim odczuciu najważniejsze moje wystąpienie, najważniejszy mój performance, który dałem w tym mieście. I mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy go widzieli, będą chętnie wracali na powtórki tego spektaklu wkrótce.